Szczęść Boże w 24. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj liturgia słowa wcale nie jest łagodna. Pan Jezus przestaje być tym potulnym barankiem, który tylko naucza, ale dzisiaj pokazuje się jako konkretny nauczyciel, który wymaga, który wskazuje właściwą drogę, nawet kosztem pewnego upomnienia i skarcenia swoich uczniów. Doigrałeś się, tak przyszło mi na myśl, że za każdym razem, kiedy zaczynam wybierać to, co jest moje, muszę liczyć się z konsekwencjami. Doigrałeś się, kiedy przestałeś słuchać Pana Boga, zacząłeś żyć swoim życiem i pobłądziłeś w nim. Izajasz w pierwszym czytaniu mówi: Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem i się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami. Jakże bardzo jest to słowo, które pokazuje, kim jestem. Czy jestem dumny z tego, że jestem osobą wierzącą? Czy nie wstydzę się tego, że przychodzę prosić Pana Boga o wstawiennictwo, o błogosławieństwo, o łaski, o zdrowie, o cokolwiek? Może wtedy uznaję, że jest to fajne, bo On mi coś daje. Ale zarazem jest to wymagające, bo będąc w świątyni, muszę z niej wyjść i muszę dać świadectwo. Świadectwo, które jest konkretne, że mogę stanąć do konfrontacji z drugim człowiekiem i przedstawić mu moje argumenty, dlaczego warto wierzyć, dlaczego ja jestem osobą wierzącą i dlaczego się tego nie wstydzę. Mam do tego odwagę, bo wiem i mam przekonanie, że Pan Bóg stoi po mojej stronie, wręcz stoi za moimi plecami jak obrońca. Może jak jakiś ochroniarz, który nie pozwala mi nikomu, aby zrobił mi krzywdę. I idziemy dalej, kiedy święty Jakub w swoim liście pokazuje nam, co my w ogóle robimy. Mówisz, że jesteś osobą wierzącą i pięknie ci to wychodzi, pięknie brzmi w twoich ustach. Ale Jakub idzie dalej, to teraz mi pokaż, jak ta wiara przekłada się na twoje działanie. Czy jesteś tylko mocny w gębie, czy potrafisz też udowodnić to, co nosisz w swoim sercu, uzewnętrznić swoje odczucia i swoje wierzenia. Tu już pojawia się problem, bo często się dzisiaj zdarza, że wstydzę się tego, że się modlę, że wierzę, że czytam Pismo Święte, że chodzę do kościoła, że uczestniczę w pielgrzymkach czy rekolekcjach, bo jest to dzisiaj passé. Łatwiej jest powiedzieć, nie chodzę i jestem z tego dumny. Święty Jakub właśnie mówi, że możesz się doigrać i ponieść konsekwencje na tym życiu duchowym, jeśli przestaniesz praktykować, jeśli przestaniesz potwierdzać swoje słowa czynami. I kiedy docieramy do Ewangelii, możemy się doigrać, kiedy zaczniemy ustawiać Pana Boga względem siebie, żeby Jego dopasować do moich potrzeb, a nie odwrotnie. Ludzie przychodzili do Jezusa i słuchali Go, bo pięknie mówił w przypowieściach i ich nauczał. I było im fajnie, było cudownie, była taka sielanka, bo niczego nie musieli robić. Zaczęli od Niego odchodzić w momencie, kiedy zaczął wymagać od nich konkretów. Rezygnacji ze swoich dóbr, przebaczania, miłowania, zerwania z grzechem, nawracania się, wytykania fałszywych postaw. Wtedy się zaczęli buntować i mówią: nie, posłuchamy Go innym razem, przyjdziemy kiedy indziej, może będzie znów mówił fajnie, żeby było nam przyjemnie, żeby niczego od nas nie wymagał. I wreszcie ludzie zdradzili Jezusa w momencie, kiedy poszedł na śmierć. Poszedł na to, co Go czekało, a dzisiaj zapowiadał, że Syn Człowieczy będzie pojmany, będzie umęczony, zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. I Piotr, który w tej swojej gorliwości mówi: nie, Ty tego nie możesz zrobić, bo Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś naszym nauczycielem. Nie, tędy nie pójdziesz na śmierć. Jakże bardzo można łatwo ulec pokusie takiego komentowania i
jakiegoś blokowania drugiego człowieka przed tym, czego my sami się boimy. A boimy się śmierci, boimy się cierpienia, boimy się choroby, boimy się trudności, bo ich nie znamy i nie wiemy, jak się zachowamy, kiedy do nas przyjdą. Wtedy Jezus mówi, zejdź mi z oczu. Doigrałeś się za swoją bezmyślność, za swoje pójście drogą na skróty. Doigrałeś się i otrzymujesz reprymendę. Ale pamiętaj, że to wszystko, czego ja cię dzisiaj nauczam, to, co zapowiadam, także przyjdzie na ciebie. I pamiętaj również, że w tym wszystkim nie będziesz sam. Że tak jak w proroku Izajaszu było napisane, będę za tobą, będę cię wspierał, mówi Bóg. Będę twoim orężem, twoim słowem, twoją tarczą, twoim błogosławieństwem. Abyś swoją wiarę ustrzegł, abyś każdego dnia potrafił odpowiedzieć na pytanie, za kogo uważa Jezusa, za mojego Pana. I nie będzie to wypowiedziane tylko słowami, ale konkretnym czynem w twoim życiu. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.